Dzień dobry. Krótko powiem, kim jestem, żebyście też mieli taką jasność, dlaczego ja w tym temacie do Was mówię. Psycholożka, trenerka biznesu, psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym i interwentka kryzysowa. Z Mental Health jestem związana od samego jego początku i mam przyjemność głównie prowadzić warsztaty dla menadżerów, stąd dzisiaj też mówię dla menadżerów i do menadżerów i do menadżerek. A ponieważ emocje i zmiana to mój główny flagowy produkt, to ucieszyłam się, że Gosia wymyśliła w tym roku, że powiedziała Wam trochę o emocjach w zmianie i o tym, jak Ty, drogi menadżerze, droga menadżerko, możesz o siebie zadbać. Startujemy, płyny w dłoń, kto ma ochotę, mamy krótki czas, więc umówmy się, że gdyby się okazało, że macie jakieś pytania, to możecie je w trakcie zadawać. Spojrzę, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Pokrótce, o czym chcę was, czym Was chcę zainspirować. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak sobie radzić z emocjami i budować poczucie wpływu mimo niepewności, bo ta niepewność jest cały czas wpisana w naszą rzeczywistość i prawdopodobnie taką kompetencją, która wyróżnia liderów regulujących swoje emocje i innych, to jest właśnie radzenie sobie z niepewnością. Jakie są cztery podstawowe pułapki we wdrażaniu zmian i jak to się przekłada na niepokój i niepewność u ludzi? Chcę też, żebyście się dowiedzieli, jak przede wszystkim zadbać o siebie, Wy jako menadżerki, i o to, w jaki sposób nie lekceważyć napięć i też czego nie robić, żeby nie podsycać tych napięć w zespołu. To jest bardzo ważne, polecam, przepraszam za dużo. Tutaj kliknęło. Bardzo polecam taką króciutką, cieniutką książkę Kenneta Blancharda. Jednominutowy menadżer, równowaga życia i pracy. To bardzo się wpisuje w ogóle w temat wsparcia dla menadżerów. On tam opisuje eksperyment, który przeprowadzał na dość sporej grupie osób, ponad 100, który miał pokazać krótko, jak reagujemy na sytuacje zmiany i z jakiego powodu te emocje pojawiają się w takiej sytuacji i co Ty możesz zrobić, drogi menadżerze, droga menadżerko, żeby tym skutecznie pokierować, jak budować to poczucie wpływu. Eksperyment, wyobraźcie sobie, że jesteście na dużej sali, nie znacie ludzi, ktoś Was prosi o to, żebyście stanęli naprzeciwko nieznanej i przez minutę patrzyli na nią w milczeniu, zapamiętując jej cechy charakterystyczne, a następnie obrócili się plecami do siebie i zapamiętali dokonali 5 zmian w swoim wyglądzie po to, żeby z powrotem stanąć naprzeciwko siebie i sprawdzić, jakie są zmiany. Widzę, że tutaj napisaliście, że mnie zacięło na sekundę, ale już widzę, że mój internet jest dobry. Czy teraz mnie widać i słychać dobrze? Zacina dalej. Jest ok, dobrze. Przepraszam Was najmocniej. Jeśli się tak zdarzy jeszcze raz, to dajcie znać. Nic więcej nie mogę zrobić poza tym, że sprawdzam tutaj połączenie. Dzięki. I teraz jak się ci menadżerowie obrócili naprzeciwko siebie z powrotem po dokonaniu tych 5 zmian, to mieli oczywiście zobaczyć, co się zmieniło. I ten cały eksperyment był dokonywany w ciszy. I po tym, jak osoby odkryły, ile tak naprawdę są w stanie dostrzec tych zmian, zostały poproszone o ponowne zwrócenie się do siebie plecami i dokonanie kolejnych 10 zmian. Wyobraźcie sobie, jakie musiały być odczucia tych ludzi. Jesteś w sytuacji zupełnie nieznanej dla siebie, stajesz naprzeciwko osoby, której nie znasz i masz nagle dokonywać zmian w swoim wyglądzie. A jeśli ten eksperyment był prowadzony, wiecie, gdzieś w takim okresie letnim, jak jest teraz, to tych ubrań na sobie zbyt wiele nie mamy. Więc naturalne emocje, które się pojawiają w takiej sytuacji, to jest bardzo duży poziom niepewności i niejasności. I wnioski, które Blanchard próbował wyciągnąć na podstawie tego doświadczenia, pokazywały nam jedną rzecz, że w milczeniu, stojąc naprzeciwko osoby, naturalne jest to, że pojawia się bardzo dużo niepewności, ponieważ za każdym razem, gdy robimy coś nowego, reagujemy niepewnością, robimy coś, czego nie znamy. I to jest po prostu taka.
związku z tym praktyczny wniosek jest taki, żeby się zastanowić, co mi pozwala uregulować swoją niepewność oraz również wpłynąć na niepewność innych ludzi, czyli co ja potrzebuję, o co potrzebuję zadbać, żeby zapewnić więcej poczucia bezpieczeństwa. Po drugie, okazało się, że pomimo tego, że ten eksperyment był robiony na dużej sali, nikomu nie przyszło do głowy, żeby ze sobą współpracować, a nie było to zabronione. I wniosek praktyczny jest taki, słuchajcie, że te emocje, które się pojawiają w sytuacji zmiany, bardzo często mamy takie przekonanie, że my jesteśmy, pomimo tego, że zmiana dotyczy nas wszystkich, to my przeżywamy tą zmianę w osamotnieniu, nawet jeśli ona dotyczy nas wszystkich w dziale, w organizacji. Praktycznie wniosek jest taki, że to, co pomaga, to budowanie sieci wsparcia. Wsparcia twojego, drogi menadżerze, ale też wsparcia dla ludzi, dostępu do informacji, do danych, które mogą pozwolić nam zbudować poczucie bezpieczeństwa. I trzecią rzeczą, która była bardzo ciekawa, to była obserwacja tego, co się stało z ludźmi tuż po zrobionym eksperymencie. Pomimo nawet tego, że większość osób się przez chwilę poczuła komfortowo z wprowadzoną zmianą w swoim wyglądzie, i tak szybko z niej zrezygnowali i wrócili do starego. Czyli praktyka jest taka, że zmiana wywołuje dużo niepewności. Przeżywamy ją w osamotnieniu i dość szybko rezygnujemy i wracamy do starych przyzwyczajeń. I co w związku z tym dla ciebie w praktyce to oznacza? Po pierwsze, chciałabym, żebyście sobie pomyśleli w takich sytuacjach, kiedy w zmianie, ale że ktoś z nas jest. O, widzę, że się mi znowu pojawił kłopot z internetem. Nic na to nie poradzę, bo jest problem. Dajcie, czy teraz mi widać, bo mam na zielono. Pierwsza pułapka odpowiedzieć. Teraz też przycina. Widzę zielono. Wiecie, to ja się na chwilę wyłączę może z kamerką i może będzie lepiej. Powiedzcie proszę, czy lepiej. Dobrze, no właśnie, wyłączyłam. I czy teraz mnie słychać? Samo? Na razie tak, lepiej. Dobra, to nie będziecie mnie widzieć, przynajmniej będziecie mnie słychać. Super. Więc pierwsza pułapka to jest pułapka tak zwana ewolucja czy rewolucja. Drogi liderze, droga liderko, pamiętaj proszę, że szybkość rodzi przekonanie, że coś, co było wcześniej, coś starego, było złe i uruchamia bardzo często w organizacji taką retorykę szukania, kto zawinił. Więc to, co możecie zrobić, to pomyśleć o tym, żeby wprowadzać zmianę ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. W praktyce to oznacza dawać przestrzeń na rozmowy o tym, jak się ludzie czują z daną sytuacją i pytać wprost o ich myśli, o ich emocje, dając przestrzeń na to, żeby też ktoś powiedział o swoim niepokoju, niepewności, bo to jest naturalne. Nie da się od razu być optymistycznie nastawionym do czegoś, co oznacza w praktyce rezygnację z przyzwyczajeń i komfortu. Rewolucja oznacza, że od razu jesteśmy w takim nastawieniu, że to jest dla nas jakaś, nie wiem, jakieś wyzwanie, które prowadzi nawet jakieś usprawnienia i to wszystko może być prawda, natomiast niedoszacowanie emocji prowadzi do frustracji twojej oraz innych. Czyli ewolucja to jest dawanie przestrzeni na rozmowie o niepewności, o obawach. Druga pułapka to jest tak zwana pułapka startowania z trzeciego biegu i ona polega generalnie na tym, że wpadamy w taką, czasami zdarza się myśleć nam tak, że samo zaanonsowanie zmiany jest tożsame z jej implementacją. Mówiąc w praktyce, to, że przychodzisz do zespołu i ogłaszasz, że coś się zmienia, że z dniem 1 czerwca wprowadzacie nową technologię, nowy system, nowe oprogramowanie, coś się zmienia w strukturze, nie oznacza jednocześnie, że ludzie będą już bardzo na tak, żeby to robić. I startowanie z trzeciego biegu też w praktyce oznacza, że my oczekujemy od ludzi pozytywnego nastroju wobec nawet bardzo takich korzystnych zmian z perspektywy organizacji czy optymalizacji procesu, nie dając przestrzeni na to, żeby ktoś mógł powiedzieć o swoim buncie, niechęci, frustracji czy oporze. Dlaczego? Dlatego, że może to być dla ciebie niewygodne. Jak ja czasami rozmawiam z menedżerami, to oni
często mówią, że oni niechętnie chcą rozmawiać o i słyszeć o frustracji, bo co oni mają z tym zrobić. No tak naprawdę startowanie z trzeciego biegu polega na tym, że dajesz przestrzeń i ona może być bardzo operacyjnie określona, czyli zrobisz jakieś spotkanie, nawet metodą Lean Cafe, czy jakąkolwiek inną metodologią, żeby mieli ludzie takie poczucie, że zostali usłyszeni, bo samo usłyszenie daje możliwość też zorientowania się, czego dotyczy opór. Czyli pamiętajcie proszę, samo zaanonsowanie zmiany nie jest tożsame z jej implementacją. Trzecia pułapka, która ci może grozić i która wprowadza duży ferment emocjonalny dla ciebie i dla ludzi, to jest tak zwana pułapka pluszowatości. Posługując się trochę metaforą Marshalla Rosenberga, którego osobiście uwielbiam, jest twórcą metodologii porozumienia bez przemocy, to co tworzy kłopot dla ciebie i tak w kontekście emocjonalnym też duży kłopot, jeśli chodzi o twoją kondycję psychiczną, to jest bycie pluszowatym liderem. Co to znaczy? To znaczy, że starasz się być miłą, martwą osobą. W praktyce sprowadza się to do tego, że jeśli masz przekazać jakieś niekomfortowe informacje, które wzbudzą dużo oporu i niepewności, to robisz to tak, żeby sobie odjąć trochę swojego albo jakoś nie brać na siebie tej odpowiedzialności, czyli mówisz to takim językiem, że to jest polecenie służbowe, że takie są odgórne wytyczne, tak? Czyli używasz takiego języka, w którym ty siebie nie włączasz w to, bo to jest dla ciebie niewygodne, ale też na przykład długo nie mówisz wprost, czego będą dotyczyły różne zmiany w organizacji, żeby jak najbardziej odroczyć ten moment, gdzie się pojawią różne emocje, z którymi niekoniecznie masz ochotę się spotkać. Ta pluszowatość czasami prowadzi do tego, że zwlekasz z informacją zwrotną, z trudną rozmową, nie korygujesz zachowań na forum, znaczy na bieżąco, bo nie chcesz mieć tej takiej niewygody i to skutkuje zarówno twoim dyskomfortem, jak i dyskomfortem innych ludzi. To, co jest rozwiązaniem, to przypomnienie sobie, za co de facto ci płacą i jaka jest twoja rola. I twoja rola, to co jest też bardzo ważne, żeby się zastanowić, czego ja potrzebuję w takiej sytuacji, żeby z szacunkiem, ale też z takim respektowaniem rozbieżności potrzeb przekazać informacje, które być może są trudne w odbiorze i wprowadzą jakąś frustrację, ale też pokazać ludziom, z jakiego powodu coś jest dla mnie ważne, żeby się zadziało. Tak? Czyli tutaj ta integralność i autentyczność jest dokładnym przeciwieństwem pluszowatości. No i mamy jeszcze pułapkę przeźroczystości. I przeźroczystość polega na tym, że w ogóle nie mówisz o emocjach. Wprowadzasz beznamiętnie zmiany, tak jakbyś nie był człowiekiem. I to oczywiście możecie sobie przypomnieć realnie takie sytuacje. Nie dość, że ludzie tego nie kupują, to jeszcze to tworzy bardzo duże ryzyko, że się pojawią dwie postawy i obie postawy są niekorzystne z perspektywy naszego zdrowia psychicznego. Albo się pojawi bunt, albo się pojawi takie bierne przystosowanie. I jak się pewnie domyślacie, w efekcie no, będzie to przekładało się oczywiście na poziom współpracy i naszej frustracji, bo ludzie albo zaczną chodzić na zwolnienia lekarskie, albo być może będą tworzyć w opozycji kontrargumenty, narzekać. Pojawią się zachowania kontrproduktywne, które na pewno są przeciwieństwem do tego, co wy chcecie osiągnąć. Więc jak zarządzać, czyli jak tutaj, co jest rozwiązaniem? Chcę was zainspirować takim narzędziem, które również opisał Kenneth Blanchard. Dzisiaj zaczęliśmy od Blancharda i teraz chciałabym wam pokazać takie narzędzie, które też Blanchard opisał, które się nazywa Six Stages of Concern, on to tak nazwał po angielsku, czyli sześć obszarów regulowania naszych obaw. I odniósł się do tego, że tak naprawdę te narzędzia regulowania naszych obaw pięknie się sprawdzają w tak zwanym świecie VUCA albo w takim świecie, który został określony właśnie czarnym łabędziem. Czyli szczególnie wtedy, kiedy jesteście w takiej rzeczywistości, gdzie jest bardzo dużo złożoności, gdzie właściwie na co dzień doświadczacie dużego kapitału, niepewności, złożoności, dwuznaczności i też zmienności, to rozwiązanie może być pomocne. Ale zanim przejdę do tego, jak to zrobić, to chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle warto się zastanowić nad twoim sposobem
komunikowania się z ludźmi w sytuacji zmiany i też w jaki sposób to wpływa na twoją kondycję psychiczną. Rekomendacja książkowa dla osób, które lubią czytać, tylko niestety to jest pozycja w języku angielskim, Leaders Make the Future, napisał Bob Johansen. I to jest taka książka, która mówi o tym, z jaką rzeczywistością wy, drodzy liderzy, liderki, się mierzycie teraz i jakie kompetencje są nam niezbędne, żeby się umieć poruszać w niepewnym świecie. On tam mniej mówi o zdrowiu psychicznym, a bardziej mówi o kompetencjach. I zanim przejdę do tego narzędzia regulowania emocji i niepewności, to chcę wam przeczytać albo przekazać takie cztery wiadomości, które dla mnie były inspirujące, o których on mówi, że warto je wziąć pod uwagę. Pierwsza informacja brzmi, że drogi liderze, droga liderko, warto, żebyś się umiała posługiwać jakimiś narzędziami regulującymi niepewność też dla swojego dobrostanu, ponieważ punkt pierwszy, będzie coraz więcej zjawisk buka. Czyli nie ma co uprawiać tak zwanej postawy romantycznej, o której on pisał. Postawa romantyczna polega na tym, że wciąż liczymy, że będzie tak, jak było kiedyś. No nie będzie. Będzie coraz więcej zjawisk buka. Najlepszym tego przykładem jest to, że no jeszcze 4 lata temu nie mówiliśmy tyle o zagrożeniu AI, czy w ogóle o sztucznej inteligencji i jej wpływie. 3 lata temu nie mówiliśmy o sytuacji geopolitycznej i o wojnie w Ukrainie. A 4 lata temu nikt nie pomyślał, że będziemy mieli sytuację i doświadczenie COVID-u, a w 2015 roku, jak Bob Johansen pisał tą książkę, będąc w Londynie, po raz pierwszy w historii świata i dziejów zamknięto przestrzeń lotniczą w Heathrow ze względu na wybuch wulkanu. I teraz to, o czym ja mówię, to jest perspektywa taka, że trudno będzie nam przewidzieć za chwilę, z czym się spotkamy. To, co jest ważne, drogi liderze, droga liderko, jeśli chcesz być w dobrej kondycji psychofizycznej dla siebie i dla innych, potrzebujesz nauczyć się regulować swoją niepewnością, bo ona jest wpisana. Po drugie, świat WUKA ma w sobie niebezpieczeństwo i możliwości, czyli te osoby, które sobie radzą lepiej i potrafią regulować siebie w takiej zmianie o dużym kapitale niepewności, to są te, które jednocześnie poza ryzykiem widzą opcje. I najbezpieczniej można powiedzieć, że jest przyjęcie takiej postawy, która mówi o tym, żeby przyjmować brutalne fakty, czyli zderzać się z tym i mierzyć, co się dzieje, ale jednocześnie mieć nadzieję. Nadzieja jest podstawowym kapitałem zdrowia psychicznego. Te osoby, które tracą nadzieję, które myślą, że już nie będzie dobrze, to niestety można powiedzieć, że nie dość, że się czują gorzej, to też inni wokół nich zaczynają się czuć gorzej. Więc to jest jakby druga rzecz. Trzecia wiadomość, liderzy potrzebują nowych kompetencji, żeby tworzyć lepszą przyszłość i taką absolutnie niezbędną kompetencją to jest umiejętność regulowania swoich emocji. Czyli ty, drogi liderze, najpierw musisz być sprawnym emocjonalnie, żeby móc regulować czy pomagać ludziom regulować ich emocje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak dokładnie się dzieje. To jest jedna kompetencja, regulowanie emocji i umiejętność posługiwania się w tym, a druga rzecz to jest też umiejętność związana z używaniem tak świadomie intuicji, ale nie takiej intuicji, że wiecie, odczytujemy nagle jakby tarota, tak, i zupełnie posługujemy się światem magii, ale też używanie tej intuicji, która nas sprowadza do naszego środka i pomaga nam połączyć się z energią naszych potrzeb, z tym, żebyśmy mówili z takiego miejsca, co jest dla nas ważne, z miejsca wartości, z miejsca budowania takich autentycznych połączeń z ludźmi, takiego miejsca, gdzie czasami powiemy, słuchajcie, jest nam trudno, ja wiem o tym, że jest nam trudno, ja miałam nieprzespaną noc w danej sytuacji, zmiany w organizacji, tak, na przykład jako liderka czy lider możesz powiedzieć, wierzę, że jest nam trudno, ale też wierzę, że to, co na przykład robimy w danej sytuacji, nas prowadzi do jakiejś zmiany, nie? Czyli też żeby, wiecie, liderzy są dealerami nadziei, czyli to jest bardzo ważne, żeby też umieć, tak, zmiany zaczynamy zawsze od siebie. I czwarta wiadomość, słuchajcie, zmiana z widzę przyszłość na tworzę przyszłość. To jest w ogóle dla mnie, wiecie, zmiana koncepcji. Bob Johansen tam opisuje, że kiedyś, i to kiedyś to było całkiem niedawno, jakieś 15 lat temu, instytucje i duże organizacje wyznaczały trendy. Jak pamiętacie, General Electric, nie wiem, tam były takie topowe firmy 20 lat temu w Stanach, które w pewnym sensie wyznaczały trendy i
i mówiły o tym, jak będziemy prowadzić biznes. I to była ta, to widzę przyszłość, tak? Czyli my tworzymy jakąś optykę, jakieś tam procedury, zarządzanie zorientowane na rezultaty było tego efektem, czy zarządzanie zorientowane na cele. A teraz prawda jest taka, że szczególnie to wiedzą jakieś mniejsze firmy, startupy, ty pytasz swojego użytkownika, klienta, gdzie by kliknął w danym procesie. Czyli tworzenie przyszłości to jest jakby perspektywa tego, że my się nie kierujemy jakimiś ogólnymi trendami czy wzorcami, tylko szukamy sposobu, żeby się w tym odnaleźć i mamy udział w tym, w kreowaniu rzeczywistości. I to też może przynosić bardzo duży poziom niepewności, bo nie wiemy, czy kierunek, który obraliśmy, doprowadzi nas do tego rezultatu, na który liczymy. No i teraz przechodzimy do sedna, bo zostało nam, Boże, 9 minut, ale zdążę, obiecuję. Jak regulować emocjami w zmianie? No więc pierwsza rzecz jest taka, to jest krótkie przypomnienie i wierzę, że znacie ten model, a jak nie znacie, to tylko żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy. Naturalne jest to, że my możemy doświadczać pełnego spektrum emocji w zmianie i w momencie, kiedy ty, drogi liderze, jesteś postawiony w sytuacji, że do ciebie dociera jakaś niewygodna zmiana, która oznacza rezygnację z danych przyzwyczajeń i komfortu, a niektórzy to nazywają rozwojem dla organizacji, prawda? To się pojawia element takiego serio, szok, zaprzeczenie, potem prawdopodobnie może być moment frustracji, gniewu i takiego targowania się, ten element negocjacji bardzo często to jest taki moment, ale dlaczego my pierwsi, a czemu my jesteśmy zespołem testującym i tak dalej. Do takiego momentu depresji, oczywiście my nie mówimy o depresji w wymiarze klinicznym, tylko takiego stanu rezygnacji, obniżonego nastroju i takiego niechcieństwa, tak? Czyli ja jestem w takim stanie, że nic mi się nie chce, i dopiero wtedy możemy poczuć moment akceptacji. Jeżeli ty masz zadbać o siebie, drogi menadżerze, to ja ci proponuję, żebyś ty miał kogoś, żeby stworzyć wewnętrznie w organizacji przestrzeń na to, żeby móc ze sobą porozmawiać o tym, gdzie my jesteśmy na tym, w tej fazie, czyli gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o implementację jakiejś zmiany i tak naprawdę co nam pomaga przejść z etapu zaprzeczenia do poziomu akceptacji. W jaki sposób możemy porozmawiać z kimś o tym, co nas najbardziej frustruje, do kogo możesz zaadresować swoje obawy i troski. Jak ty tego nie zrobisz dla siebie, to śmiem twierdzić, że będzie ci trudno regulować emocjami innych, bo póki rodzic się boi, dziecko też się boi, tak? To jest jakby złota zasada, jak rodzic ma w sobie spokój i opanowanie, dziecko też ma szansę się przy nim uregulować. Ci z was, którzy mają dzieci, pewnie się ze mną zgodzą, ci, którzy nie mają, no to jak będziecie kiedyś mieli takie doświadczenie, to sobie sprawdzicie, a jak nie, to też możecie zobaczyć, jak to jest w dorosłym świecie. Czy jak ty się czujesz przy osobie, która się boi, która ci sprzedaje lęk? Czy to buduje twoje poczucie bezpieczeństwa, czy wręcz przeciwnie? I teraz to, co jest ważne, pierwsza taka rzecz, która wynika bezpośrednio z tego, to żeby zobaczyć, gdzie wy jesteście, jeśli chodzi o taki moment właśnie regulowania swoimi emocjami. Jak długo trwa faza dramatu? Uwaga, w fazie dramatu to nasze zdrowie psychiczne jest daleko od optymalnego, bo w fazie dramatu pojawia się pytanie, dlaczego nas to spotkało, albo uprawiamy tak zwane grę, kto zawinił, nie? Czyli szukamy winnych, szukamy w przeszłości osób, które mogłyby wziąć odpowiedzialność za to, że my w tym momencie właśnie doświadczamy jakiejś zmiany, która powoduje w nas bardzo duży poziom szoku i zaprzeczenia. I uwaga, to co jest istotne, słuchajcie, to żeby nie przełączyć się i nie zostać na fazie działania. I to jest nasza tendencja. Jakbyście mieli wziąć jedną praktyczną rzecz z tego wykładu, to chciałabym, żebyście sobie pomyśleli o tym, że można powiedzieć, moja obserwacja pracy z liderami jest taka, jak się pojawia faza dramatu, to lider czy menadżer, żeby temu zaradzić, bierze na swoje plecy całą odpowiedzialność i stara się być tak zwanym globusem i po prostu od razu idzie w fazę rozwiązań. I teraz pewnie mnie zapytacie, ale Lena, co w tym złego? A to w tym złego, że ty sobie nie zadajesz pytania z kroku trzeciego, jak ja się chcę zaangażować? Pewnie teraz pomyślicie, o czym ja mówię. Mówię o tym, że ty masz możliwość podjęcia decyzji, czy ty sam jesteś w stanie wziąć na siebie całe ryzyko zmierzenia się z emocjami zespołu, swojego, klienta i innych i że być może czasami
Tak, te fazy mają się trochę, te fazy, które tutaj pytacie, jak się mają do zmiany Elisabeth Kübler-Ross, to jest to, co ja wcześniej pokazywałam, ten model emocji w zmianie, a to jest bardziej perspektywa tego, jak wy możecie sobie z tym poradzić. Czyli jak jest faza dramatu, to zanim pójdziesz do fazy działania, przejdź do kroku trzeciego i zastanów się, ok, jak ja się chcę zaangażować. Z kim potrzebuje się połączyć, z kim porozmawiać, z kim stworzyć przymierze w tej organizacji, połączyć się w jakąś, nie wiem, sieć wsparcia, pogadać, jak my chcemy to zrobić, żeby wrócić do fazy działania. Nie? Czyli bardzo ważna rzecz jest taka, że ty możesz decydować o tym, jak chcesz wesprzeć siebie i zespół, a nie iść od razu, tak wiecie, z automatu do fazy działania, bo wtedy zwykle pojawia się oczywiście bardzo duży poziom i takiej, wiecie, adrenaliny, no bo jesteśmy sprawczy, działamy, ale w wyniku możemy przekroczyć swoje granice i możemy doprowadzić siebie do wyczerpania. I ja bardzo często słyszę od menadżerów, którzy przychodzą do mnie z wątkiem wypalenia zawodowego, że oni się bardzo zapalili do jakiegoś projektu, do jakiejś zmiany, ale przeszacowali swoje granice i w wyniku wylądowali w momencie, kiedy przestali spać, przestali jeść, pojawiła się gigantyczna frustracja i brak poczucia odczuwanych efektów, nie? Czyli wylądowali albo z wypaleniem, albo z przepracowaniem, albo z przemęczeniem. Rozwiązanie jest takie, po fazie dramatu najpierw się zastanów, jak się chce zaangażować, sprawdź, jakie masz granice i dopiero wejdź do fazy działania, a czasami z jakiejś perspektywy można zobaczyć fazę możliwości, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, ok, w takim razie co nam dało to z takiej perspektywy długoterminowej ta faza możliwości. I teraz finalnie to, co wcześniej zapowiedziałam, narzędzie Blancharda, 6 poziomów obaw w zmianie. Słuchajcie, to jest absolutny samograj i będziecie mieli to nagrane, więc mam nadzieję, że będziecie sobie mogli do tego wrócić i spojrzeć. Żeby ludzi uregulować, to na co masz wpływ, odpowiedzieć na pewne pytania, które powodują, że się pojawia niepokój, czyli poczucie bezpieczeństwa budujesz, odpowiadając na pytania, które są z poziomu właśnie, tak jak widzicie tutaj, informacji, z poziomu perspektywy osobistej, procesu wpływu, współpracy i rozwoju. W praktyce wprowadza się to do takich, jak widzicie tutaj, konkretnych pytań. Z mojego doświadczenia najważniejsze, żeby zacząć od obawy osobistej. Jakakolwiek zmiana, to tak samo jest z dziećmi, jak sobie myślicie o perspektywie różnych zmian w organizacjach czy w szkołach. Dziecko interesuje, co ta zmiana dla mnie oznacza. Skoro mi się zmienia nauczyciel, to jest pytanie, to kto teraz mnie będzie uczył? Ja specjalnie mówię o takiej perspektywie też dzieci, bo to dotyczy każdej jednej sytuacji. Czyli my jesteśmy jednak egocentryczni i jak się cokolwiek zmienia i się pojawia niepokój, najpierw odpowiedz człowiekowi na pytanie, co ta zmiana dla ciebie oznacza, w jaki sposób ciebie dotknie osobiście, co ty stracisz osobiście w tej zmianie, ile masz czasu na implementację, a potem przejdź do informacji i powiedz, czemu my w ogóle coś zmieniamy. Uznaj, jakby to ten taki element uznania emocji też jest bardzo ważny, czyli uznaj, że ludzie mają prawo do zaprzeczania, do szoku, do niepewności. Daj im przestrzeń. Ty nie musisz tego w żaden sposób się do tego odnosić, ale daj przestrzeń innym i też daj przestrzeń sobie do tego, żeby powiedzieć, ok, ja rozumiem też siebie, że pewne rzeczy mi się mogą nie podobać, że mam kupę tutaj frustracji, niemniej jednak uznaję, że skoro się zdecydowałam na pełnienie roli w tej organizacji menadżera, to przyjmuję, że takie to jest i staram się odpowiedzieć na pytanie, dobra, to w takim razie kto nam pomoże w implementacji, jak długo to potrwa, kogo dotknie ta zmiana, ale też kwestia współpracy, dobrze jest odpowiedzieć na pytanie, żeby uruchomić sieć wsparcia, jak wpłynąć na innych, żeby ich zaangażować, jak ta zmiana wpłynie na naszą współpracę, co jest w zakresie mojego wpływu takiego bezpośredniego i pośredniego. No i też oczywiście dobrze sobie jest odpowiedzieć, drogie liderze, na pytanie, żeby mieć sens tego, co robisz, jakie są dalsze etapy i też co dzięki temu ja osobiście mogę zyskać, tak żeby mieć takie poczucie, że to, co robię, naprawdę ma dla mnie sens. I krótko, bo mi została minuta, zanim to zrobisz, pomyśl o sobie, czyli pomyśl też o tym, jak ty sobie możesz poradzić z tymi emocjami. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, żeby uregulować napięcie, to jest tak zwana technika wciskania hamulca.
Czyli na przykład, ilekroć ci się pojawia taka monomyśl, boję się, że nie znajdę rozwiązania. Jako lider, jako człowiek, jako liderka, jako nie wiem, partner biznesowy, partnerka biznesowa, to dobrze jest złapać to i zastanowić się, czy to, co myślę, oddaje stan realny, czy to jest moja obawa, czyli czy to jest moje wyobrażenie, czy doświadczenie, czy to jest prawda, co ja sobie opowiadam. Jeśli to jest moja obawa, to słuchajcie, znowu pewnie będę tutaj do znudzenia powtarzała, sprawdź, czy inni w twoim otoczeniu podobnie skalują swój lęk. Czyli czy oni też się tak samo boją. Połącz się z inną liderką, z innym liderem, porozmawiaj o tym, jak oni to przeżywają i znajdź takich ludzi, którzy się mniej boją od ciebie. Zasadniczo nie łącz się z tymi, którzy się bardziej boją, tylko poszukaj takich, którzy mają uruchomione to myślenie takie, wiecie, bardziej patrzenia przez pryzmat szans i zobacz, co im pomaga. Czasami to jest kwestia prototypowania różnych rezultatów. Druga rzecz to jest zastosowanie takiego audytu emocjonalnego, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja w danej chwili myślę. Taka rewizja myśli i pytanie, czy to, co myślę, jest prawdą, czy moją jakimś wyobrażeniem. Co ja czuję? Czego teraz najbardziej potrzebuję? Bardzo ważne pytanie, w jaki sposób sobie szkodzę, czyli jak się przyczyniam do swojego napięcia i frustracji i co mogę zrobić inaczej. I ostatnia rzecz, którą możesz zrobić, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, tak naprawdę, co ta sytuacja niepewności mówi o tobie? Chciałabym zakończyć ten dzisiejszy wykład takim cytatem Elin Candy, która mówi o tym, że warto, żebyśmy zobaczyli w każdej sytuacji zmiany, która rodzi dużo niepokoju, potencjał dla nas rozwoju. Niektórzy mówią, że ludzie rozwijają się albo przez ciekawość, albo przez ból, więc jeśli jesteś w tej drugiej grupie, gdzie tak naprawdę doświadczasz dużo bólu i frustracji, to zastanów się, czego finalnie się możesz o sobie dowiedzieć i też czego potrzebujesz, żeby jak najszybciej wrócić do równowagi. Pozdrawiam i do zobaczenia. Thank you.